Zróbmy jeszcze jeden przykład dzielenia wielomianów metodą Hornera. W następnym filmie wytłumaczymy dokładnie, dlaczego metoda Hornera działa. Porównamy ją ze zwykłym dzieleniem pisemnym wielomianów. Ale teraz przeliczmy jeszcze jeden przykład, żeby oswoić się z tym algorytmem i lepiej zapamiętać, jakie kroki po kolei trzeba wykonać przy upraszczaniu takiego wyrażenia wymiernego jak to. Pierwszy krok to przepisanie wszystkich współczynników wielomianu z licznika. Od największych. 2. Potem mamy, i tu trzeba być ostrożnym. 2 jest współczynnikiem przy x do 5, a następny wyraz w tym wielomianie, czyli wyraz z x do potęgi 4, nie występuje. Mówiąc inaczej, współczynnik przy kolejnej potędze x, przy x do 4, wynosi 0. Dlatego go tu nie ma, bo 0 razy x do 4 to 0. 0 jest kolejnym współczynnikiem. Następny to minus 1 przy x do 3. Następny to plus 3 przy x do 2 do kwadratu. Minus 2 przy x do pierwszej, czyli przy x, i na koniec plus 7 przy x do zerowej, czyli wyraz wolny. Teraz półtabelka, tak ją nazwałem, żeby lepiej w kolumnach się pisało. I przypomnę jeszcze raz, chociaż pewnie pamiętacie to z poprzedniego filmu, że podstawowy schemat Hornera dzielenia wielomianów może być zastosowany tylko wtedy, kiedy dzielimy przez dwumian pierwszego stopnia jednej zmiennej ze współczynnikiem 1 przy x. Czyli kiedy dzielimy przez x plus lub minus jakaś liczba. Gdyby było przy x na przykład 3, gdyby tu było 3x albo minus 1, albo gdyby ten wyraz to było 5x kwadrat na przykład, to ten schemat nie zadziała. Musi być x plus lub minus liczba. W tym przykładzie mamy x minus 3. Wyrazem wolnym jest minus 3. I w schemacie, który teraz wykonujemy, zapisujemy po lewej stronie liczbę przeciwną. Liczba przeciwna do minus 3, czyli minus minus 3 to 3. W sumie możemy to 3 zapisać w którymkolwiek miejscu. Nie ma to znaczenia. Na przykład tutaj. Ale niech będzie tutaj. Ładnie wygląda. W tym samym rzędzie, co pozostałe współczynniki. I teraz algorytm Hornera. Najpierw spisujemy pierwszy z lewej współczynnik, czyli dwójkę. I teraz na zmianę mnożenie. I dodawanie w kolejnych kolumnach. Mnożymy spisaną przed chwilą dwójkę razy 3 i zapisujemy wynik w kolejnej kolumnie. 2 razy 3 to 6. Dodajemy 0 plus 6 to 6. Znowu mnożymy tę szóstkę razy 3 i zapisujemy wynik w kolejnej kolumnie. 6 razy 3 to 18. Dodajemy minus 1 plus 18 to 17. Mnożymy 17 razy 3 i wynik zapisujemy w kolejnej kolumnie. Razy to 3, nie razy to 3. 17 razy 3 to 51. Dodajemy 3 plus 51 to 54. Znowu mnożymy razy 3. Coraz większe liczby się pojawiają. 50 razy 3 to 150 i 4 razy 3 to 12. Razem 162. Dodajemy minus 2 plus 162 to 160. I ostatnie mnożenie, razy 3, 160 razy 3 to 480. I ostatnie dodawanie, w ostatniej po prawej kolumnie, 7 i 480 to 487. I ponieważ wykonujemy to dzielenie wielomianów według podstawowego, najprostszego schematu Hornera, czyli dzielimy przez dwumian x plus liczba albo x minus liczba, czyli tu i również tu występuje tylko jeden wyraz. To od prawej strony oddzielamy od reszty jeden współczynnik. No i mamy wynik. Znowu może wydawać się Wam, że to jakieś czary Mary, i w sumie trochę tak jest, dlatego ja tego schematu aż tak nie lubię, bo nie widać tutaj, co się dzieje podczas dzielenia. Nie ma nawet dzielenia, tylko dodawanie i mnożenie. Wykonujemy tylko na pamięć pewien schemat, ale w następnym filmie powiemy sobie, dlaczego tak jest i co się dzieje wewnątrz tego schematu. Odczarujemy ten schemat. Zresztą ma on też parę plusów, jest szybki, wygodny i zajmuje mało miejsca. Zapiszmy wynik. Zacznijmy od prawej strony, trochę od końca. 487 to reszta z tego dzielenia, czyli plus 487 przez ten mianownik przez x minus 3 i w lewo kolejna liczba to 160, czyli stała w tym wielomianie to 160 plus 160. Dalej w lewo współczynnik przy x, czyli plus 54x, dalej w lewo współczynnik przy x kwadrat, czyli plus 17x kwadrat, dalej w lewo współczynnik przy x do trzeciej, czyli plus 6x do trzeciej. I na koniec dalej w lewo współczynnik przy x do czwartej, czyli plus 2x do potęgi czwartej. No i gotowe! To wyrażenie po uproszczeniu wygląda tak. Zachęcam was do sprawdzenia przy pomocy najzwyczajniejszego dzielenia pisemnego wielomianów, czy jest to poprawny wynik.